Cześć, ten film dotyczy kamery samochodowej Navman 50, czyli taniego wideorejestratora samochodowego. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Navman 50 to jeden z najtańszych wideorejestratorów, jakie możecie sobie nabyć do własnego auta, ale charakteryzuje się on tym, że posiada możliwość nagrywania obrazu w rozdzielczości Full HD 1080p, czyli rozdzielczości w piksach 1920x1080, z szybkością klatek na sekundę 30, czyli zapewniającym im zupełną płynność ruchu. Takie po prostu, jaka jest płynność filmowa w filmach, jakie oglądacie na przykład na swoim komputerze. Rozstrzał z soczewki tego wideorejestratora wynosi 110 stopni. 110 stopni to jest na tyle spory rozstrzał, że pozwoli Wam nagrywać wszystko to, co się dzieje przed maską auta. Po prostu ten wideorejestrator będzie rejestrował wszystkie te zdarzenia drogowe, jakie się wydarzą przed Waszym samochodem. Tutaj nie będzie problemu z wejściem po prostu w kadr jakichś wydarzeń. Soczewka jest wykonana w całości ze szkła. Zaraz Wam pokażę, jak całe urządzenie wygląda. Wyjmiemy z środka, co się znajduje w tym kartonie. Ale w każdym razie soczewka jasności F2 to jest dosyć jasny obiektyw, jaki zapewnia lepszą jakość obrazu nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. I oczywiście jest ona wykonana ze szkła, co także wpływa na większą jakość tego nagrywanego obrazu. W urządzeniu tym także znajduje się trzyosiowy sensor przeciążeń, który będzie rejestrował wszystkie wydarzenia. Jeżeli coś puknie Wasze auto, automatycznie zostanie to zapisane do bezpiecznego pliku. I ten G-sensor oczywiście działa przy przyspieszeniach, przy zmianach, nagłych kierunkach ruchu. Ogólnie działa na przeciążenia, jakie będą dotyczyły Waszego samochodu, gdy zamontujecie sobie właśnie ten wideorejestrator. Oczywiście w tym Navmanie także można włączyć tryb fotograficzny, czyli można wykorzystywać tę kamerę jako swoistego rodzaju aparat fotograficzny. Akurat trzeba powiedzieć, że bateria w tym urządzeniu akumulatorowa jest dosyć dobra, ona długo trzyma i na przykład coś Was zarysuje nie tyle z przodu, co wideorejestrator mógłby zarejestrować, ale coś Was puknie z boku czy z tyłu, no to możecie wyjąć sobie właśnie tą kamerę i zastosować z niej funkcję aparatu. Po prostu z nią chodzić jak z aparatem i cykać zdjęcia tych wszystkich uszkodzeń, jakie zostały dokonane. Oczywiście także możecie jako aparat jej używać. Widzicie jakąś reklamę, jakiś numer telefonu, żeby sobie go zapamiętać, też możecie sobie cyknąć tym wideorejestratorem. Jakość fotek jest taka sama jak stop klatka filmu. Zobaczmy, co znajduje się w środku wideorejestratora, potem powiem o jeszcze kilku jego technikach, a w dalszej części filmu znajdziecie filmy, jak on nagrywa obraz. No i co znajduje się w środku? Otwieramy karton. Tutaj już sobie troszkę uporządkowałem, mianowicie obszerna instrukcja obsługi, instrukcje do produktu. Następnie mocowanie na ssawkę do samochodu, czyli uchwyt samochodowy. Na ssawkę to warto powiedzieć, że to są najlepsze typy uchwytów. Na jakiś tam lep, na coś takiego innego. Są gorsze z tego powodu, że są jednorazowe. Ssawka jest wielorazowa, tutaj nigdy nic nie ma prawa się uszkodzić. I oczywiście uchwyt jest regulowany. Możecie sobie dostosować położenie tego rejestratora w takim kierunku, jakim byście chcieli. Pionowo, poziomo i oczywiście na boki. Uchwyt jest ruchomy. Następnie znajdziecie bardzo długi kabel zasilający do fajki samochodu. Kabel jest naprawdę długi, starczy Wam nawet do dużego auta, żeby coś takiego można było swobodnie zamontować. Następnie jest karta gwarancyjna produktu i na samym końcu znajdziemy już urządzenie, czyli Navman 50 wideorejestrator. Navman 50 posiada w sobie slot karty pamięci, który znajduje się w tym oto miejscu. Obsługiwane karty pamięci mogą mieć maksymalnie 32 giga pojemności. To zapewni Wam wiele godzin nagrania pliku, wiele godzin nagrania trasy, około 10, dlatego że wszystko jest w konwenterze H264, czyli tym, jaki zajmuje plik małą ilość miejsca względem jakości obrazu wysokiej. Zapisywany plik w tym wideorejestratorze ma format AVI. Sam wyświetlacz w tym urządzeniu posiada 2,3 cala obraz w proporcjach 4:3. Oczywiście jak coś sobie nagracie, jakieś wydarzenie drogowe, byście chcieli je przejrzeć, czy fotki, także możecie to wykonać na tym wyświetlaczu, aby po prostu zobaczyć to, co się tam wydarzyło. Na samych nagraniach, jak będziecie widzieli niedługo, jest widoczny także czas, w którym zostało ono nagrane, godzina oraz nazwa tego urządzenia.
Na wideorejestratorze, jak widzicie, także jest podgląd, już teraz można włączyć i bateria, tak jak jeszcze raz warto powtórzyć, jest naprawdę mocna, akurat teraz nie mam włożonej karty pamięci, ale sama bateria naprawdę wystarcza na długo, aż zadziwiająco długo, dlatego że w większości wideorejestratorach bateria pada dosyć szybko, odłączycie ją od zasilania stałego, no i ona chwilę i już po prostu się wyłącza automatycznie. Tutaj naprawdę działa na długo, tym bardziej, że już dosyć długo jest nieładowana, a jeszcze się bawiłem tym oto urządzeniem. Na zakończenie takiego krótkiego podsumowania technicznego warto powiedzieć, że wideorejestrator Navman 50 włącza się automatycznie zaraz po tym, gdy włączycie silnik auta, czyli gdy dopływ stały będzie energii do niego przez zasilacz, jak podłączycie, automatycznie on zacznie rejestrację wszystkiego, co się dzieje na drodze. I także jest oczywiście ta rejestracja prowadzona w pętli, czyli po prostu nigdy nie będzie czegoś takiego, że nie będzie dla Was jakiegoś nagrania. A teraz podsumowanie, jak wygląda nagrywanie tym wideorejestratorem na trasie, no i potem krótkie podsumowanie, co o nim można powiedzieć.
Podsumowując, Navman 50 w wideorejestratorze, trzeba powiedzieć to, że jest to urządzenie tanie, naprawdę jest to forma budżetowa. Jakość jego nagrywanego obrazu jest dopuszczająca. Tak jak widać, jest tam widać na nim wszystkie elementy. Jakość nie jest może najwyższa. Inne na przykład wideorejestratory marki Mio przykładowo mają znacznie wyższą jakość obrazu, ale też cena tych urządzeń jest większa. Natomiast w tym, jak widzicie, wszystkie zdarzenia drogowe będą prawidłowo nagrywane, rozpoznawalna będzie także rejestracja poprzedzającego samochodu. I ogólnie jakość nagrań nie jest najgorsza względem ceny. Jeżeli nie potrzebujecie jakiegoś wielkiego, rozdmuchanego urządzenia, a wystarczy dla Was sama wideorejestracja zdarzeń drogowych, no to na pewno Navman 50 powinien spełnić Wasze oczekiwania. Napiszcie sami poniżej w komentarzu, co sądzicie o tym urządzeniu. Jeżeli mieliście z nim już styczność, to zapraszam także do komentarzy. Jeżeli macie pytania, także postaram się udzielić na nie wszystkie odpowiedzi w miarę moich możliwości. Zapraszam na następne filmy, do subskrypcji i tak dalej. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Polecam się. Cześć!